O Wielkiej Brytanii dzisiaj mówimy, że Wielka Brytania jest w stanie się przeciwstawić wszystkim. Jak to możliwe, żeby taka mała wysepka, która się wali, tam jest romantyzm, tam nie wyżyjesz, nie przeżyjesz to. Ta Wielka Brytania. Niechęci, takiego pewnego egoizmu, że to jest jak model naszych stosunków z Unią Europejską. Zresztą też ja wracam do tej koncepcji tych wektorów polityki zagranicznej. Dobrze, ta Wielka Brytania, która być może będzie za moment odpływać od Europy, jest naszym głównym wzorcem. Głównym sojusznikiem są Węgry. Na linii ataku jest Unia Europejska. Założę złoty kapelusik i pójdę. Przecież teraz akurat będziemy mieli okres w tym tygodniu takiego trochę głaskania i łaskotania ze względu na to 25-lecie. Ale stosunki z Niemcami są generalnie chłodne. Ubiegłotygodniowa wypowiedź prezesa Kaczyńskiego w wywiadzie, no była tak antyniemiecka, że padły wszystkie najgorsze oskarżenia o wykorzystywanie, o kolonializm, o propagowanie tu swoich jakby brutalnych interesów, tak do generalnie deklaracja wrogości prawie takiej psychologicznej wojenki z Niemcami. No rzeczywiście ta wygląda jakby ta polityka zagraniczna, o tym mówimy i wracam do wspólnego mianownika tych dziwactw, no jest całkowicie podporządkowana tej polityce wewnętrznej, budowaniu poparcia, utwardzaniu własnego elektoratu, jakby bez oglądania się tak naprawdę na interes strategiczny Polski. I jedno tylko dodam zdanie. Moja hipoteza jest gorsza, że on naprawdę częściowo nie wie, co się dzieje na świecie. Kropka. Ja też tak przypuszczam, ale całkowicie, ale on po prostu nie rozumie świata. Dlatego wyświetlają film Krzyżacy, bo prezes rozumie, tak? Ale słuchajcie, w tym wszystkim jest jeden element. Nie chcę użyć słowa pocieszający, bo to jest niewłaściwy. Zastanówmy się nad tą Wielką Brytanią, tym państwem, które dla nas był wzorem takiej politycznej racjonalności. Dlaczego dochodzi do Brexitu? Do Brexitu dochodzi nawet nie ze względu na sytuację wewnętrzną Wielkiej. Dlaczego dochodzi? Znaczy, bo to jest sytuacja Brexitu, czyli wyjścia. Otóż ona dochodzi z tego względu, że to nawet nie chodzi o politykę wewnętrzną państwa. To chodzi o wewnętrzną sytuację w partii konserwatywnej. Czyli problemy wewnętrzne jednej partii są przerzucane na sytuację państwa, a zarazem sytuację całej wielkiej wspólnoty europejskiej, wielkiego projektu. No to mamy duże podobieństwo, Jurek. Dokładnie. Pokazuje to, że mamy do czynienia ze strony Brytyjczyków, brytyjskich polityków, ze szczytem głupoty. Jeśli rozmawia się z różnymi ludźmi, bo tam ten podział jest bardzo ostry. Zwolennicy wyjścia z Unii Europejskiej, przeciwnicy wyjścia z Unii Europejskiej mówią po prostu tak. Nie widzę żadnego dobrego argumentu za wyjściem poza Unii Europejskiej, poza tym, że Cameron chciał rozegrać... To już rządzą emocje. Poza tym, że Cameron chciał rozegrać frakcję eurosceptyków. Co to jest za polityka? Jedna uwaga. Ja wcale, oczywiście to są takie scenariusze, mówimy o czymś, co będzie, nie wiadomo jak to się potoczy, ale ja wcale nie jestem przekonany, że dla Unii Europejskiej, dla jej jakiejś wizji przyszłości, gorsze nie byłoby pozostanie Wielkiej Brytanii ze wszystkimi jej nowymi żądaniami na wszystkie klauzule wyjątkowości, jakie chce sobie załatwić Wielka Brytania, bo to jest otwarcie właśnie puszki z tą panią, o której, prawda, na to, żeby wiele innych krajów też zaczęło się domagać specyfiki. To Wielka Brytania pozostająca w Unii Europejskiej ze wszystkimi swoimi pomysłami na to, na co się nie będzie godzić, a ja nie chcę wymieniać, to jest cała litania różnych spraw, począwszy od zbrojeń, imigracji, skończywszy na tym, że ma tą niesamowitą specyfikę. No jest to kraj, który jest finansową potęgą i właściwie industrialnym takim troszkę karłem, prawda? Zarabia pieniądze. I tak dalej. Więc ma poza tym coś, co zapominamy i nigdy nie wspominamy. To jest ciągle kraj takiego żywego postkolonializmu pewnego typu. Ma ten swój Commonwealth i w tym Commonwealthie ma tak niesamowite interesy. Jeśli tam się szykuje, a szykuje się coś takiego jak specyficzna relacja ekonomiczna między
takim gigantem jak Indie i Wielka Brytania, to to w ogóle jest otwarcie nowych możliwości dla samej Wielkiej Brytanii, ale też ogromnych problemów dla Unii Europejskiej, pochodną tego. Jerzy Beczyński. Z tym, że panie profesorze, zarówno w tych negocjacjach z Wielką Brytanią, które Komisja Europejska prowadziła. Wielka Brytania jest bogata, bo ona kradła. Miała kolonie. Mordowała. Grabiła. To kradła to mało. Ludziom zabierała życie. Żeby zabrać majątek, trzeba było najpierw uśmiercić parę wiosek. I teraz jest nastawienie takie, to też słyszę ze wszystkich możliwych źródeł, że jeśli będzie Brexit, to będzie absolutnie twarde stanowisko Unii, nie będzie żadnego, tak się mówi, cherry picking, że Brytania sobie wybierze, że na przykład chce pozostać we wspólnym rynku, ale wprowadzi kontrolę graniczną, ale swobodę kapitału tak, centra finansowe tak, a inne rzeczy nie, absolutnie nie. Jak wychodzicie, to wychodzicie całkowicie. Ale ja mówię o odwrotnym scenariuszu, że zostają i zaczynają multiplikować nowe żądania. No z tym, że tak się też wydaje, panie profesorze, że wciąż patrząc na przyszłość Unii Europejskiej i jej jakby pozycję również geopolityczną, lepiej byłoby, żeby Brytania została. Zwłaszcza gdyby to referendum było zwycięskie. No, dałoby też bardzo silny mandat taki polityczny i pewną też siłę psychologiczną zwolennikom Unii i pewnie dalszej integracji. Z tym, że oczywiście Brytania będzie zawsze miała swoją specyficzną sytuację i może taką mieć. Natomiast ja nie będziemy teraz przytaczać tych argumentów. Wydaje mi się, że ich jest cała masa. Za tym, żeby jednak Wielka Brytania była raczej, że byłoby lepiej, gdyby była wewnątrz, żeby odpłynęła. Ale zwróciliście uwagę na taką sytuację, która się dzieje w naszym najbliższym zapleczu i w naszym wielkim projekcie politycznym, bo tu ktoś wspomniał projekt Międzymorza. Nawiasem mówiąc, jedynym państwem, który popiera projekt Międzymorza i rolę lidera tego... Jest Polska? Nie, jest również Macedonia. Ona tam jakieś wyraziły wsparcie dla tego projektu. Zwróćcie uwagę, co się dzieje... W Mołdawii jest. Zwróćcie uwagę, co się dzieje z Czechami, które zazwyczaj były znane z dobrego nosa. W czasach Wacława Klausa to był przecież najbliższy sojusznik Wielkiej Brytanii, a teraz Czesi zwijają swoją chorągiewkę, kierują się w stronę Niemiec i Grupa Wyszehradzka. Ale co rumuńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie odpowiada na polskie propozycje, bo uznaje je za tak szalone, że nie, nawet nie chce im się odpowiadać na to wszystko, więc to w ogóle tak czuję. Zostaniemy w taki, z tym Międzymorzem jak przysłowiowy. Ale za 12 jeszcze 12 godzin do meczu. Jak wy to zniesiecie? Bardzo dziękuję. Jerzy Baczyński, Polityka. Paweł Wroński, Gazeta Wyborcza. Profesor Radosław Markowski, Uniwersytet SWPS. Janina Paradowska. Dziękuję państwu. Za chwilę informacje Radia Tok FM. Później redaktor Maciej Głogowski i magazyn EKG. Jeżeli powiedzieliśmy jakieś ekonomiczne głupstwo, ale chyba nie mówiliśmy. Nie, nie. To nas sprostuje. Realizatorem był Adam Maciejewski, wydawcą Karolina Opolska. Do usłyszenia. Dziękuję. Poranek Radia Tok FM. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Reklama. Brawo! Nastawiona i nas niepokona Polska! Strzela gole, to nasi idole! Wywla Poloń! Wywla futbol! W sklepach Euro 50 cali, Nano Krystal, Ultra HD Samsung za 3290, Smart TV 40 cali, Thomson za 1350, Smart TV Sharp 48 cali, Wi-Fi za 1790, w sklepach Euro i na euro.com.pl. Wyścig Le Mans to ekstremalny test i arena sukcesów Audi. Wyścig trwa 24 godziny, ale ty masz więcej czasu, aby poczuć pełnię sportowych emocji, które napędzają Audi A6 w wersji S-Line Selection. Dostępne z ratą od 1905 zł netto miesięcznie. Tylko teraz z 5% opłatą wstępną i bezpłatnym pakietem ubezpieczeń. Sprawdź ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi.
przewaga dzięki technice. Magnetyczne spojrzenie, podkreślone. Także radia Conchita. Aha, patrzcie, za naszych czasów właśnie zrobiliśmy skok, a pamiętajcie, jaka nędza była wtedy przed nami. No to jest to nihilnowi. A Rafał Grupiński z Platformy siedzi tak z boku, patrzy i mówi tak. O czwartej rewolucji przemysłowej prezesa Kaczyńskiego. Prezes cofa nas do czasów maszyny parowej. No tak, no to z kolei Rafał Grupiński... No, Polska od tej Unii miała bardzo dużo, ale teraz... To jest to też nieładnie, bo oni się boją, ta linia myśla, że zniszczą Kościół. No bo wiecie państwo, jak... Propagandę, to znaczy, no każdy jakby, albo te pieniądze, albo ten Kościół trzeba wybrać, to się wszystko rusza, państwo zobaczą, jest chwiejne. To, znaczy, być może, i teraz może mieć prawo oburzać się, proszę państwa, Unia Europejska. No zobaczymy, co się będzie działo, ale... Każdy jakby wyraża interes... Jest straszna choroba, proszę państwa, do pieniędzy i zajowa. Tu nie ma dyskusji. Człowiek umiera, nie jeden umrze. Liczy się grosz. A tutaj humanitaria, żeby człowieka ratować, bo to człowiek jest to duszą. No i słusznie. Jest wielka choroba. Poseł Grupiński. Rewolucje przemysłowe mamy za sobą. Już mamy za sobą też... Proszę państwa, choroba, gdy się ma zajowa i na grosz. Robotyzacja. I trzeba trochę inaczej patrzeć na rozwój kraju. Na przykład weźmy taki Śląsk, gdzie Prawo i Sprawiedliwość chce utrzymywać i obiecuje utrzymać wszystkie kopalnie. A może te olbrzymie pieniądze przeznaczyć na rozwój innych przemysłów czy innych miejsc. A oni trzymają. Komisja Europejska ogłosi to w południe. W tym serwisie także o meczu Polska-Niemcy powiemy, jak szanse biało-czerwonych na zwycięstwo oceniają Francuzi. CBA w warszawskiej siedzibie największego polskiego ubezpieczyciela. Funkcjonariusze biura sprawdzają, czy nie doszło tam do korupcji. Późnym wieczorem w biurach PZU zabezpieczyli dokumenty związane z przetargami informatycznymi, na których spółka i Skarb Państwa mogły stracić około 200 milionów złotych. Obecnie, jak informuje Temistokles Brodowski z biura prasowego CBA, pracownicy przekazują funkcjonariuszom... Ile złodziei, zobacz. Yes. Faktycznie agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli wczoraj do siedziby PZU i PZU. Życie, zabezpieczamy tam dokumentację związaną z jednym z projektów informatycznych. Tak naprawdę to są pierwsze godziny naszych działań. Tutaj o szczegółach jeszcze mówić nie możemy. Wejście funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego do PZU to efekt niedawnego audytu przeprowadzanego przez nowe władze Ministerstwa Skarbu we wszystkich spółkach. Chodzi o zamawianie programów komputerowych sprzed wielu lat. Jeszcze dziś Komisja Europejska ma rozpocząć postępowanie przeciwko Polsce w sprawie wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej, dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Około południa Bruksela ogłosi listę naruszeń unijnego prawa przez państwa członkowskie. Co zarzuci nam o tym Beata Płomecka? Komisja ma zarzucić Polsce naruszenie dyrektywy siedliskowej oraz ptasiej. Na razie komisji nie przekonały wyjaśnienia rządu, że wycinka zaatakowanych przez kornika drzew jest konieczna, by ratować ważne siedliska. Z informacji Polskiego Radia wynika, że Warszawa dostanie tylko miesiąc na odniesienie się do zarzutów i przysłanie wyjaśnień, a nie jak to zwykle bywa, 2 miesiące. Wycinka może spowodować nieodwracalne szkody, argumentują urzędnicy w komisji. Na liście naruszeń unijnego prawa przez państwa członkowskie, jak wynika z informacji Polskiego Radia, no to tutaj na Saskiej drzewa wycinać, na Saskiej. Które mają być stosowane. Decyzja na Wałki, że numerem 1 na euro będzie Szczęsny. A co z Bartoszem Kapustką, zagra czy nie? No pewności tutaj nie ma, przez jednych ekspertów jest umieszczany w wyjściowej 11. Bezpośrednio z Warszawy do Toronto. Regularne połączenia na tej popularnej wśród Polaków trasie uruchomiły linie Air Canada. Samoloty będą przylatywać do stolicy 4 razy w tygodniu. Radio, zmówmy się przy tobie. Ale jeżeli będziemy grać naszą grę, to jestem optymistą. Myślę, że możemy wygrać. Pomocnik Sami Khedira zapewniał, że Niemcy nie redukują polskiej drużyny tylko do Roberta Lewandowskiego. Wiemy, że Robert Lewandowski jest piłkarzem światowego formatu, ale także inni zawodnicy mają wielki potencjał. Khedira dodawał, że jego zespół bardzo dokładnie przeanalizował polską drużynę. Wojciech Szymański, Polskie Radio. Berlin. Mecz w Jedynce rozpoczną się o 21:00. Transmisja oczywiście w radiowej Jedynce. W Paryżu oprócz wieczornego meczu odbędzie się dziś także spotkanie w ramach Trójkąta Weimarskiego. Wezmą w nim udział przewodniczący niższych izb parlamentów Polski, Francji i Niemiec. Jakie tematy zostaną poruszone? Między innymi o tym z Paryża Marek Brzeziński. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, przewodniczący francuskiego Zgromadzenia Narodowego Claude Bartolone i Bundestagu Norbert Lammer, którym towarzyszą delegacje posłów i deputowanych, mają w programie spotkania dwa główne tematy rozmów. To sprawy, którymi w tej chwili
jakiej żyje Europa. Chodzi o kwestię wspólnego działania w obliczu lawinowego napływu imigrantów. Mowa zatem będzie o sposobach zahamowania tej fali, ale także o tym, jak postępować wobec tych ludzi, którym już się udało przedostać do Unii. Kolejna kwestia wynika ze zbliżającego się referendum Wielkiej Brytanii na temat ewentualnego wyjścia lub też pozostania Zjednoczonego Królestwa w unijnym gronie. Ta sprawa przyciąga uwagę i polityków, i ekonomistów zastanawiających się nad konsekwencjami Brexit dla przyszłości Unii. Dotyczy to również strategii polityki obronnej Europy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Senacka Komisja Gospodarki negatywnie zaopiniowała petycję Stowarzyszenia Interesu Społecznego Wieczyste w sprawie zniesienia czasu letniego w Polsce. Opinię w tej sprawie wystąpiła Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, do której dokument trafił. Po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw, Komisja Gospodarki uznała, że wprowadzenie czasu letniego w Polsce jest bardzo korzystne dla naszego organizmu, mówi jej wiceprzewodniczący senator Mieczysław Augustyn z Platformy. Czas letni i zimowy ma jedną podstawową zaletę. Jest lepiej dostosowany do naszego rytmu życia. Wprawdzie przy zmianie czasu ten rytm jest zaburzony, ale później wstajemy, gdy jest jasno. Mamy piękne, długie wieczory, by posiedzieć ze znajomymi na świeżym powietrzu. Czy chcielibyśmy, żeby teraz, w progu lata i w czasie lata, słońce zachodziło o 20? Komisja wzięła też pod uwagę fakt, że czas letni obowiązuje w większości krajów Unii Europejskiej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ginkofla Forte. Ginkofla Forte. Na pamięć i koncentrację. Zachmurzenie będzie dziś duże, choć możliwe także większe przejaśnienie. Okresami przelotne opady deszczu, możliwe burze, zwłaszcza na południu kraju. Temperatura dzisiaj maksymalnie od 19-22 stopni na północy kraju do 25-26 w centrum i na południu. Wiatr słaby, umiarkowany południowy i południowo-zachodni, w czasie burz jednak w porywach może osiągać nawet do 70 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie wynosi 993 hektopaskale. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ginkofla Forte. Ginkofla Forte. Na pamięć i koncentrację. Byłby skłonny na nie przeznaczyć co czwarty. Zależność opłaty i prowizje, regulamin akcji dostępny na 25 butelek. A Łukasz Piszczek dodaje, że gra przeciwko kolegom z Bundesligi to świetna przygoda. Na pewno cieszę się, że mam takich, a nie innych kolegów z reprezentacji Niemiec, bo są to bardzo fajni ludzie, ale na boisku nie ma już przyjaźni. Do 3 razy sztuka. W Niemczech porażka, w Austrii porażka, we Francji czekamy. Tak samo jak na to, kto stanie w bramce. Artur Borut, który bronił w Dortmundzie i Klagenfurcie? Czy może Łukasz Fabiański? Na razie Paryż ciągle szaleje po wygranej Francji z Albanią. Z Paryża Michał Kąsielowski. Tak, proszę Państwa, byłem i w Dortmundzie, i byłem w Klagenfurcie. Nie będę dzisiaj w Paryżu, może to dobry znak. Mamy nadzieję, że ten mecz nie zakończy się tak jak 0-1 w Dortmundzie czy 0-2 w Klagenfurcie. A co do Francji, to prawda, pokonali Albanię 2-0 i są pierwszym zespołem, który awans z grupy ma zapewniony, ale styl gry gospodarzy przez 90 minut pozostawiał wiele do życzenia. Gol dla Albanii wisiał w powietrzu. Do 90 minuty było 0-0 i wtedy Antoine Griezmann idealnie trafił głową po dośrodkowaniu Ramiego. Na 2-0 podwyższył w 95 minucie Dmitri Payet i kibice odetchnęli. W drugim meczu grupy A padł remis. Szwajcaria zremisowała 1-1 z Rumunią. W tabeli prowadzą Francuzi 6 punktów, Szwajcarzy mają 4, Rumunii 1, Albania 0. Słowacy nadal w grze, po porażce z Walią 1-2. Wczoraj nasi sąsiedzi pokonali Rosjan 2-1. Doskonały mecz rozegrał Marek Hamsik. Najpierw miał asystę, potem sam strzelił kapitalnego gola. Dziś drugi mecz tej grupy w Lens. Anglia zagra z Walią o 15. Może być gorąco nie tylko na boisku. Znamy pełny skład ćwierćfinałów Copa America. Chile zagra z Meksykiem, Argentyna z Wenezuelą, Stany Zjednoczone z Ekwadorem i Peru z Kolumbią. Nasi piłkarze ręczni zagrają we Francji na Mistrzostwach Świata. W rewanżowym spotkaniu co prawda przegrali z Holandią 24-25, ale zwycięstwo 27-21 w pierwszym meczu wystarczyło. Agnieszka Radwańska, podobnie jak w Paryżu, przegrała może nie tyle z rywalką, co z deszczem. Tym razem większą odporność na warunki miała Amerykanka Coco Vandenwege, która pokonała Isię 2-1 w setach. 2 razy mecz był przerywany właśnie z powodu deszczu. Agnieszka była rozstawiona z jedynką, a tu odpadła już w pierwszej rundzie. Szkoda. A dziś w nocy 6 mecz finału NBA. Golden State Warriors prowadzą z Cleveland Cavaliers 3-2. Jeśli dziś wygrają w Cleveland, będą mistrzami. Nie zagra Andrew Bogut, środkowy Golden, który w 5 meczu skręcił kolano. Ewentualny 7 decydujący mecz w niedzielę w Oakland.
Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ginkgo Flaforte. Ginkgo Flaforte. Na pamięć i koncentrację. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, będzie deszcz, a najwięcej go na południu, tam też możliwe burze. 20 stopni w Koszalinie, 21 w Suwałkach, 22 w Olsztynie i Elblągu, 23 w Szczecinie i Trójmieście, 24 w Toruniu i Poznaniu, 25 w Katowicach, Warszawie, Krakowie i Lublinie, stopień więcej 26 w Łodzi i we Wrocławiu. Przeboje z nutą nostalgii. Chodzi tu uchodźców, to chodzi również o imigrantów ekonomicznych, ale to budzi lęk w społeczeństwie Wielkiej Brytanii. Więc to jest jeden z takich postulatów, który jest bardzo, bardzo obecny, ale włączają się do tej dyskusji nowe osoby. Ostatnio głos zabrał również ojciec Borysa Johnsona, czyli tego polityka charyzmatycznego trochę, który jest taką twarzą przeciwników pozostania Wielkiej Brytanii w Unii. Zresztą in spe być może premier Wielkiej Brytanii na fali, gdyby oczywiście się okazało, że Cameron to referendum przegra. I cóż ów ojciec powiedział? No właśnie dystansuje się do stanowiska swojego syna, o ile byłby bardzo zadowolony, gdyby syn został premierem, o tyle już nie podziela jego takiej całkowitej negacji dotyczącej bycia w Unii. Ale dzisiaj profesor Rosati, wysłuchałem rozmowy w poranku Radia Tok FM, mówił o tym, że argumentem pogarszającym wynik sondaży jest stanowisko dwóch najbardziej poczytnych tabloidów, które jednak przyłączyły się do nie, ale powiedział także drugie bardzo ciekawe zdanie, profesor Rosati, eurodeputowany, powiedział, że jego zdaniem ten efekt domina, który podawany jest jako konsekwencja potencjalnego wyjścia Wielkiej Brytanii, jest bardziej takim medialnym argumentem, który ma pomóc przekonywać, by tego nie robić, a nas trochę przestraszyć, i powiedział, że nie wierzy w ten efekt domina, że to wcale nie musi się tak podobać. Ja też nie wierzę w efekt domina, natomiast niewątpliwie, bez względu na rezultat, to referendum ma bardzo duże znaczenie dla historii Unii Europejskiej, chociażby dlatego, że postawi Unię w nowej sytuacji, mówię, bez względu na wynik, dlatego, że my jesteśmy przed dużą, bardzo istotną debatą w ogóle przyszłości Unii, zwłaszcza relacji pomiędzy państwami członkowskimi, między sobą i państwami członkowskimi, a umownie nazwaną Brukselą. Ja jeszcze tylko jedną osobę chcę zacytować, jak już powiedział lider duchowy, że tak powiem, kościoła angielskiego, anglikańskiego, czyli arcybiskup Canterbury. I on powiedział, on jest za i powiedział, że powód, dla którego za pozostaniem w Unii Europejskiej, i powód, jaki wymienił, to jest, że to jest taka siła, ta Unia Europejska, która przynosi pokój i pogodzenie się narodów, tą reconciliation, czyli taki rodzaj, można powiedzieć, zgody na kontynencie. Inaczej ten kontynent mógłby być targany niepokojami, żeby nie powiedzieć więcej. Mówiła pani doktor Małgorzata Bonikowska. Panie prezesie, to jeszcze mam do pana pytanie, pan prezes Wojtkowski. Najbardziej banalnie, jak ono by brzmiało, ale prosiłbym o odpowiedź, czy biznes już dziś, teraz, na tydzień, a wcześniej 2, 3, 4 tygodnie przed przygotowuje się. Podawać z Nelfina Wiren, Medana Pharma S.A. Życzyłby pan Brytyjczykom farewell, chaps? Chyba, znaczy zdecydowanie tak. Im jest zdecydowanie bliżej do bycia kolejnym stanem Stanów Zjednoczonych, niż bycie krajem w Unii Europejskiej. Ja po prostu, no Schengen nie są, tak? Waluty nigdy nie przyjmą, tak? Mają mnóstwo innych ulg, przywilejów i tak dalej. Oni są dalej od Unii Europejskiej według mnie niż Norwegia, która jest w europejskim obszarze gospodarczym. Wszelkie prawa w zasadzie się stosuje gospodarcze do Norwegii. Niech sobie będą na tej zasadzie i już niech nie przeszkadzają. Zresztą w sobotę był wywiad z Wolfgangiem Schäuble w tygodniku Der Spiegel i powiedział Schäuble tam, że jeśli by Wielka Brytania wyjdzie, to nie ma co liczyć na traktowanie takie jak Norwegia. No to w tej chwili się tak mówi, ale później co, na złość babci odmrożę sobie uszy? Nie wierzę w to. Dogadają się na tej samej zasadzie. Oczywiście dla Polski, dlatego mówię, że w średnim i długim terminie byłoby to korzystne, bo dla Polski w krótkim terminie byłoby to bardzo niekorzystne. Nie będziemy kopać Wielkiej Brytanii. A jak to wygląda z perspektywy banków? No, z perspektywy banków, czy z perspektywy ogólnie inwestorów na rynku finansowym, to właśnie widać, jak wygląda po reakcji ostatnio, czy kursu złotego, czy cen polskich obligacji, czy zachowania giełdy. Tylko właśnie warto zwrócić uwagę, że no, pytanie, na ile rzeczywiście te sondaże są wiarygodne, bo warto zwrócić uwagę na to, że tam, gdzie ludzie stawiają własne pieniądze na ten wynik referendum, czyli u bukmacherów, jednak wciąż przewagę ma
opcja za pozostaniem w Wielkiej Brytanii. Dzisiaj słyszałem, że się zaczynał też przegrywać. Troszkę tam się te ceny zmieniają, ale wciąż jednak przewaga jest na rzecz pozostania. No ale na pewno niepewność jest ogromna. Dla sektora finansowego to jest też duże ryzyko, no bo jeśli by to wyjście miało nastąpić, to tak naprawdę problem polega na tym, że nikt nie ma gotowego scenariusza, co się będzie działo i jaki będzie dalszy bieg wydarzeń w takim wypadku, gdyby ta Wielka Brytania rzeczywiście wyszła. I to może być ryzyko dla sektora finansowego. Zresztą ogólnie w całej Europie dość mocne przetasowanie, bo mówi się o tym, że jeśli by ta Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, to może nastąpić przeniesienie centrum finansowego właśnie z Wielkiej Brytanii do Frankfurtu, więc to spore zamieszanie, spory ruch ogólnie w sektorze finansowym w całej Europie. To był taki artykuł właśnie w Wall Street Journal puścił, że no, banki mają problem, bo kilka sobie takie bajeranckie siedziby zrobiło w londyńskim City, a tu się okazuje, że zaraz trzeba myślicie, będzie... że jakby podjęli decyzję o wyjściu, to one natychmiast zwiną te siedziby, bo jak ja znam rynki finansowe, to po prostu wszyscy wezmą nas wstrzymanie i zaczną patrzeć, co się dzieje. Po Brexicie. Nie ulega wątpliwości. Załóżmy, że podejmują decyzję. Co się dzieje? Wszyscy wezmą oddech i będą patrzyli, a ponieważ nic się nie stanie natychmiast po, to przecież to się nic nie stało. I się, ja twierdzę, że reakcja będzie 2-3-dniowa. Gdyby nawet podjęli decyzję o tym, że wyjdą i staną się Małą Brytanią, a nie Wielką Brytanią, bo przecież Szkocja ich opuści. Oni nie są ludzkie przecież. Ja nie rozumiem. Chociaż wiem, że Anglików to kompletnie nie rozumiem. Ja rozumiałbym, jak powiedziałem, tych, którzy chcą się pozbyć Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, ale Anglików kompletnie bardzo nie rozumiem. Bardzo łatwo jest się matki pozbyć, bo matka słaba. Artykuł też znowu się odniosę do Wall Street Journala. Dziennikarze pojechali do takiego miasteczka w północno-wschodniej części Wielkiej Brytanii. Tam Nissan ma wielką fabrykę, kilka tysięcy ludzi tam pracuje. Pod koniec ubiegłego roku otworzyli jeszcze jedną część, robią tam luksusowe auta swojej marki. Przeszli się po takich małych zakładach w miasteczku. Ale on tego nie słyszy, bo... Pytali fryzjerek, na przykład właścicieli. One na muzykologię nie dostanie się. No ja szczerze mówiąc, to ja nie wiem, jak ja zagłosuję. Za dużo emigrantów. Nie ma melodii. Imigrant. Fabryka. A tymczasem Financial Times taki komentarz opublikował, melodia że słowa. Rzadko kiedy zdarza się, fabryka, żeby ekonomiści byli tak bardzo zgodni w jakiejś kwestii, jak w takiej, że Brexit absolutnie zaszkodzi brytyjskiej gospodarce. I że opinia publiczna zostałaś ostrzeżona. Tak? Teraz musisz mądrze wybrać. A tu, jeżeli na chwilę założymy, że można zaufać wynikom sondaży, tak? No to wskazuje, że ten argument gospodarczy no nie przybija się do Brytyjczyków. No tak, ale to prawda jest taka, że ta opinia publiczna nie zawsze kieruje się racjonalnymi, ekonomicznie przesłankami. No, to chyba tylko w Szwajcarii jest tak, że referendum, które w większości krajów by przeszło, bo jakby zakłada rozdawanie ludziom pieniędzy, ono kończy się wynikiem negatywnym. Często decydują takie argumenty no, mało racjonalne, a można powiedzieć populistyczne. No i tutaj w tej chwili gra na uczuciach narodowych, na uczuciach antyimigranckich. I te racje się przebijają, wygrywają z argumentami racjonalnymi, myślę. A też część osób, podejrzewam, tych właśnie median voterów, czyli tych takich przeciętnych Kowalskich, czy tam Jonesów akurat tam. Smithów może bardziej, o. Ulega tym podpowiedziom polityków populistycznych, nie do końca zastanawiając się nad dalszymi konsekwencjami. I wręcz myślę, że to jest problem, że w kampanii przeciwko wyjściu Wielkiej Brytanii myślę, że dużą nadzieję pokładano w tym, że właśnie tak naprawdę zwolennicy tej kampanii wyjścia, w zasadzie żaden z nich nie przedstawił żadnego scenariusza, co zrobić, jak Wielka Brytania z Unii wyjdzie. I w tym pokładano sporą nadzieję, że myślący racjonalnie Brytyjczycy no, nie będą głosowali za opcją, która niesie ze sobą ogromne ryzyko, ogromną niewiadomą i tu się przeliczyli, bo de facto nikt nad tym się głębiej nie zastanawia. Nie wiem, jakie są wyniki, w związku z tym ja w dalszym ciągu ciągle obstawiam 55-45. Dla tych, którzy, dla pozostania w Unii Europejskiej, żeby była jasna sprawa. No oczywiście mogę się mylić, ale dziwiłbym się, gdybym się mylił. Uważam, że jest około 10% tych wątpiących, niezdecydowanych.
I ten atu, o którym pan redaktor mówił, tych opinii, jednoznacznie negatywnych, od MFW przez Bank Światowy, przez Baracka Obamę, przez wielu ekonomistów, wszyscy straszą. W większości według mnie straszą zupełnie bez sensu w wielu sprawach, ale tego ludzie nie wiedzą. I to się musi odcisnąć przy już oddaniu głosu. No, musi się to odzwierciedlić w tym. Tak uważam. Że a to nie jest może trochę tak, że ludzie mają już... są zmęczeni opiniami fachowców. Michael Gove, lider właśnie tej kampanii za wyjściem, powiedział któregoś dnia w telewizji, my już mamy dość ekspertów. Tak, to zgadza się, mają dość ekspertów, ale mimo wszystko ich słuchają, dlatego że muszą podjąć jakąś decyzję i w końcu muszą oddać jakiś głos. Ja też nie wykluczam tego, że przy badaniu opinii publicznej, przede wszystkim w sondażach, wielu mówi na złość, że wyjdą. Ja oddadzę w drugą stronę głos. To jest równie prawdopodobne, żeby pokazać, żeby sondaże właśnie były takie, że pokazać ich niezadowolenie, prawda? W związku z tym nie. No ja po prostu naprawdę trudno mi uwierzyć, że zrobią. Mają świadomość, że następne będzie referendum w Szkocji. Mają tą świadomość. I że tym razem Szkoci, którzy są bardzo prounijni, powiedzą, my chcemy opuścić Wielką Brytanię. No i co? I oni świadomie podejmą decyzję, że chcą się pozbawić Szkocji. Naprawdę w to nie wierzę. To musieliby być szaleńcami. I jeszcze jest jeden element, że gdyby nawet podjęli 50,5% do 49,5% na przykład taką decyzję, tak jak dzisiaj słyszałem w innej radiostacji, i to jest prawda, rzeczywiście to referendum nie jest stanowiące. Decyzję podejmuje parlament. W związku z tym, gdyby to była taka przewaga jak pana Kuczyńskiego nad panią Fujimori w Peru, no nie mój krewny, ale jednak Piotr Paweł w końcu, prawda, Pedro Pablo Kuczyński. Ale nie mój krewny, kiedyś w latach 80. żeśmy sobie to wyjaśnili, że jesteśmy krewnymi. W każdym razie, gdyby była taka przewaga na przykład, no to wtedy parlament miałby naprawdę swobodną decyzję i mógłby powiedzieć, nie, to my jednak za mała przewaga jest, żeby robić taką rewolucję. I ja bym na miejscu parlamentariuszy, posłów tak zrobił. Czyli na razie nie mamy się co obawiać. Ja tak twierdzę, ale mogę się mylić, jak każdy analityk. Wczoraj mieliśmy posiedzenie ciała, które zajmuje się kwestią stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, bo pomimo rosnącej roli Chin wciąż patrzymy na Stany Zjednoczone i co tam się dzieje. Piotr Kuczyński zwrócił uwagę, że tak jak kiedyś szefowie Fedu grozili użyciem bazuki i w końcu jej użyli, tak się pojawiła zapowiedź użycia innego nietypowego instrumentu finansowego, mianowicie helikoptera z forsą. Tak, helikopter money. Rzeczywiście, przy czym to nie była może zapowiedź użycia. Powiedzmy tylko co to takiego. Tak, ja teraz powiem. Tylko na jedno z pytań Janet Yellen odpowiedziała, że w toolbox Fedu, czyli skrzynce narzędziowej Fedu, to narzędzie leży również. Czyli też mogą go użyć. Tam helikopter money, no to jest powiedzenie zaczerpnięte od Bena Bernanke, poprzedniego szefa Fed, który kiedyś powiedział, jak będzie problem w gospodarce amerykańskiej, to przecież nie będzie żadnego programu, bo puści się helikoptery, będzie się z nich rzucały dolary i nie ma problemu. Oczywiście to jest umowne. Chodzi o drukowanie, prawdziwe drukowanie nowej kasy, czyli bank centralny kupuje sobie obligacje od rządu, rząd to wpuszcza w gospodarkę, a bank centralny później na przykład je umarza i tyle, i do widzenia. I to jest idea coraz szerzej widoczna na całym świecie, bo Mario Draghi ze 2 miesiące chyba temu też pytano o to, powiedział, że w ECB o tym się nie dyskutuje, szef Europejskiego Banku Centralnego się nie dyskutuje, ale w kręgach akademickich jak najbardziej. Japończycy o tym myślą już od kilku lat. To kiedyś nadejdzie. Nie wiem, czy ja tego doczekam, ale to kiedyś nadejdzie. Piotr Bielski. 500+, nawiasem mówiąc, to może taki pierwszy ruch w tym kierunku. Rozmawialiśmy chwilę z Piotrem Bielskim przed programem, powiedział, że no, są takie koncepcje ekonomiczne, które mówią, że tutaj żaden pieniądz z helikoptera zrzucony może nic nie dać. Nie no, koncepcje są, ale to prawda jest taka, że te kolejne tabu upadają i to, co niedawno było nie do wyobrażenia, teraz rzeczywiście jest dyskutowane w kręgach akademickich, a coraz bardziej w tych kręgach praktyków. Pierwszy opadały po kolei te tabu o zerowych stopach, o ujemnych stopach, o ilościowym ogodzeniu. Teraz właśnie helikopter money, a słyszałem, że
na tym niedawnym forum, spotkaniu Banku Światowego i IMF-u w Waszyngtonie, które było w tym roku, też pojawił się pomysł taki, że na przykład w Japonii, gdzie też jest, no, te wszystkie niestandardowe polityki są już wprowadzane i one wciąż nie przynoszą efektu, padło hasło takie, że w pewnym momencie być może bank centralny, który już skupił ogromną i skupuje cały czas ogromną część długu rządu japońskiego, być może w pewnym momencie będzie musiał tą dużą część skupionego długu umorzyć. Czyli też coś, co w obecnym naszych realiach jest nie do wyobrażenia, ale jest już dyskutowane i być może w świecie, który nas zmienia się na naszych oczach, być może te nowe narzędzia będą za parę lat rzeczywiście codziennością. Także problem właśnie polega na tym, że mimo wdrażania kolejnych coraz bardziej niestandardowych działań, rzeczywiście nie widać efektów w tej światowej gospodarce. I to powoduje, że sięgamy po te nowe, sięgają ekonomiści po te kolejne narzędzia, bardziej drastyczne, wydawałoby się. A wciąż tych efektów nie widać. No, my miejmy nadzieję, że w końcu jakieś efekty zobaczymy. Prawda jest taka, że no, akurat w Stanach Zjednoczonych wydaje się, że najbardziej prawdopodobną najbliższą decyzją jest podwyżka stóp, a nie dalsze łagodzenie polityki pieniężnej. I ja myślę, że ona nastąpi w tym roku, że przed końcem roku stopy będą wyższe. Może jeszcze nie w lipcu, ale we wrześniu, ale zobaczymy w ciągu najbliższych kilku miesięcy podwyżkę stóp w Stanach i później, przynajmniej w horyzoncie najbliższych roku, dwóch, te stopy będą dalej szły w górę. Czyli to by sugerowało, że jednak przynajmniej w Stanach Zjednoczonych zadziało się coś pozytywnego, że te polityki, bardzo łagodne polityki, łagodna polityka gospodarcza zaczęła przynosić efekty i gospodarka idzie naprzód. To może teraz przejdźmy na chwilę, nie na chwilę właśnie, tylko przejdźmy po prostu na grunt polski. Podniesienie płacy minimalnej do 2000 zł zapowiada rząd. Dziennik Gazeta Prawna pisze dzisiaj, to może poszerzyć szarą strefę. Niezwykle ciekawy ruch. Nie, pisze i poszerzy szarą strefę. Tak jest, niezwykle ciekawy ruch, dlatego że to jest chyba pierwsza w świecie, nie wiem, oczywiście nie byłem badaczem, ale pierwsza w świecie, tak mi się wydaje, sytuacja, w której rząd daje więcej niż chcą związki zawodowe, bo ja się z czymś takim nie spotkałem, ani w prasie, ani w praktyce, nigdy. No ale proszę bardzo, według mnie ruch jest niezwykle interesujący i chyba bardzo przemyślany, tak się obawiam. Po pierwsze, idzie to nie z naszej kieszeni, nie z budżetu, tylko z kieszeni przedsiębiorców, prawda? Ja wczoraj, jadąc do Krakowa, jechałem z jedną z osób z kręgu organizacji, nie chcę mówić jaką, bo nie mam upoważnienia, osób z kręgu właśnie tego biznesowego, z organizacji zrzeszających biznesmenów, która ta osoba siedziała i ciągle liczyła sobie. W końcu im powiedziała, mówi tak, gdyby to było 1920 zł, to biznes dopłaciłby do tego tam 200 kilkadziesiąt milionów w ciągu roku. A jak to będzie 2000 zł, to biznes dopłaci do tego ile? 2 miliardy 900 milionów. Czyli jest to sięgnięcie do kieszeni biznesu, prawda? Przy czym około 50% z tego wróci do budżetu. Czyli budżet, owszem, zapłaci tym, którzy, około 200 milionów, to chyba u was nawet, DGP chyba było, że 200 milionów będą te koszty tych najniższych płac w sektorze publicznym. Ale 1,4 miliarda wróci, czyli 1,2 miliarda do przodu w biznesie. Ale co dalej by to spowodowało, jeżeli to wszystko zadziała, jeżeli nie zwiększy szarej strefy, bo obawiam się, że zwiększy. Ale gdyby nie zwiększyło, to będzie presja na inne płace, te bliskie najniższej też, czyli generalnie będą rosły płace. Olbrzymi plus. Dochody budżetu znowu wzrosną. Co dalej? No truskawki może nie będą po 3 czy po 5 zł w przyszłym roku, tylko po 7 albo po 8. Wzrośnie inflacja, na przykład do 3-4%. Dla budżetu cudownie po prostu. Także chyba to jest ten kierunek, że po prostu jeden strzał i kilka, a jeszcze do tego elektorat jaki zachwycony, prawda? No, to na pewno. Na pierwszym miejscu. Jak przedstawiciel sektora bankowego spojrzy na propozycję rządu? Bardzo hojną. To jest to hojna propozycja. Pierwsza moja myśl była taka, czy mi się coś z kalendarzem pomyliło, czy to za rok są wybory przypadkiem, ale... To tak wyglądało. Ale no, prawda jest taka, że ta podwyżka jest dość hojna. Z drugiej strony, druga strona medalu jest taka, że my wchodzimy ogólnie teraz w okres, kiedy generalnie podwyżki będą hojniejsze w gospodarce, bo zaczęło już jakiś czas temu brakować ludzi do pracy i ten niedobór się powiększa. Firmy niby chcą się rozwijać, zgłaszają popyt na pracowników, ale tych pracowników brakuje. I będą tak czy inaczej, nawet jeśli by nie było tych podwyżek płac minimalnych,
musiałyby płace rosnąć. Czy w tym sensie moglibyśmy powiedzieć, że rząd tak jakby uprzedza pewien trend, który już jest, więc pytanie, to nie jest zagrywka populistyczna? Pytanie, czy musi uprzedzać i czy powinien w takiej skali to robić, właśnie bardziej nawet będąc papieskim od papieża, wychodząc nawet powyżej oczekiwań związków zawodowych, czy to jest dobre rozwiązanie, bo wszystko ma dwie strony. I myślę, że też dla części, bo to ładnie brzmi, no podwyższają, rząd proponuje wyższą podwyżkę płacy minimalnej niż chciały związki, dobrze brzmi PR-owo, natomiast myślę, że też dla części tych osób, które niby miałyby skorzystać, czy być beneficjentami tej podwyżki, wcale nie musi być to, nie muszą być to samo pozytywy. Z jednej strony, dla części tych osób to będzie ograniczenie dostępu do świadczeń niektórych, no chociażby 500+, z drugiej strony, dla części osób, wiemy, jaka jest praktyka w Polsce. No jednak ta szara strefa już jest dość spora i część osób na przykład dostaje wynagrodzenie takie minimalne jak w tej oficjalnej sferze, jakie przewiduje minimalna płaca, a resztę gdzieś tam pod stołem. I dla tych części osób myślę, że akurat suma nie wyjdzie na plus, bo pewnie po prostu więcej dostaną nad stołem, że tak powiem, a tą samą mniejszą kwotę z tej samej całości dostaną pod. I będzie po prostu wyższe, dla nich będą wyższe składki na podatkowe i na świadczenia społeczne. Więc znaczy, wszystko ma swoje dwie strony. Nie sądzę, żeby... Znaczy, Polacy nie wzbogacą się dzięki zadekretowaniu przez rząd, że będą bogatsi. I tak jak... I w związku z tym to, że będzie w szybkim tempie zwiększana płaca minimalna, to nie spowoduje, że w długim terminie my będziemy zasobniejszym narodem. Trzeba bardziej skupić się na tym, żeby wzrost gospodarczy był wysoki. I tu jest problem właśnie, że ten brak rąk do pracy może być wąskim gardłem dla wzrostu gospodarczego. Piotr Bielski, BZWBK, Piotr Kuczyński, Dom Inwestycyjny Xelion. Bardzo dziękuję. 9.30, wiadomości lokalne RDC, Karolina Wasilewska. Nie wszyscy skończą pracę przed meczem Polska-Niemcy. Dzisiejsza sesja Rady Warszawy może potrwać kilkanaście godzin. Opozycja ostrzega, że przed 21 radni mogą się nie wyrobić. Dlaczego? O tym reporterka RDC Martyna Szymczakowska. Radni zadecydują o przyznaniu absolutorium Hannie Gronkiewicz-Waltz. Choć sprawa jest przesądzona, bo Platforma ma w Radzie większość, to opozycyjny PiS chce głosowanie poprzedzić długą dyskusją. Przyjść mają radni z każdej z dzielnic. Pierwszy gwizdek biało-czerwonie usłyszą o 21, ale według przewodniczącego klubu PiS w Radzie Warszawy Cezarego Jurkiewicza do tej pory sesja się nie skończy. Nas czeka chyba jednak sesja, która potrwa długo i nie będziemy mogli uczestniczyć w oglądaniu tego meczu. Punktów jest 48. Radni będą też debatować między innymi nad przyznaniem honorowego obywatelstwa prawnikowi Adamowi Strzemboszowi i architektowi Krzysztofowi Tyszkiewiczowi. PO odrzuciło kandydata PiS, satyryka Jana Pietrzaka. To skandal, uważa Cezary Jurkiewicz. Nasi radni nie będą uczestniczyli w procedowaniu tego punktu i nie będą uczestniczyli w uroczystej sesji Rady Warszawy. Ta każdego roku odbywa się na Zamku Królewskim w przeddzień rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Jeszcze nigdy żadna partia nie zbojkotowała tych obrad. Obrady na czwartym piętrze Pałacu Kultury ruszają o 10:00. Są pieniądze dla seniorów. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu ASOS na dofinansowanie inicjatyw dla osób starszych. W całym kraju pieniądze dostanie ponad 420 inicjatyw. Łączna kwota wszystkich dotacji to 280 milionów złotych. Wsparcie otrzymały też projekty z Warszawy. Prawie 400 tysięcy złotych trafiło do Fundacji Zaczyn. Jej prezes Przemysław Wiśniewski. Myślę, że dla warszawskich seniorów są to fajne rzeczy. Myślę, że to są bardzo potrzebne projekty. Jeden dotyczy kompetencji cyfrowych. Drugi nasz projekt to Parada Seniorów. Wielkie wydarzenie, największe senioralne wydarzenie w kraju. Ale ten projekt to nie tylko parada, ale przede wszystkim taki program aktywizacji obywatelskiej. Będą zajęcia dziennikarskie, będą kolejne wydania naszego pisma Zdaniem Seniora. 188 tysięcy trafiło też do innej warszawskiej fundacji AWE. Organizuje ona szkolenia komputerowe dla starszych. Dofinansowane zostały projekty z lat 2014-2020. Ostatnia premiera w sezonie w Teatrze Roma. Rock opera Amazonki i Wikingowie Macieja Pawłowskiego to połączenie mocnych i balladowych brzmień, a średnia wieku aktorów to 15-16 lat. Liwia Pawłowska, autorka tekstów. Będziemy mieć łodzie wikingów, pojawią się elementy grozy, strachu, będą również elementy nostalgiczne, elementy miłosne. Premiera spektaklu 22 czerwca na deskach Teatru Roma.
lecę. Radio dla ciebie. Już 19 stopni na termometrach w Warszawie, ma być znacznie więcej, nawet do 25. Jest słonecznie, po południu spodziewajmy się jednak chmur i przelotnego deszczu. Ciśnienie dalej niskie, 993 hektopaskale. Do pół godziny postoju czeka kierowców na Wisłostradzie od Gwiaździstej w kierunku centrum, na Okopowej od Barona Henryka w stronę Raszyńskiej i w Alejach Jerozolimskich od Kopińskiej do Kruczej. Krótszy postój na Kasprzaka od Laskowej w stronę Kopernika, na Andersa od Dawidowskiego do Alei Solidarności i na Zajęczej od Dobrej w stronę Świętokrzyskiej. Zapchane są też wszystkie wjazdy do miasta, najgorzej jest na Kolejowej w Łomiankach. Kampania społeczna. To dramat wzięty z życia. Nie z teatru. Ból zniewala, upokarza. A przecież dziś medycyna potrafi skutecznie z nim walczyć. Chorujesz, cierpisz? Domagaj się od lekarzy specjalistycznej terapii przeciwbólowej. Bądź reżyserem swojego życia. Nie kłaniaj się bólowi. I nie ból się. Bądź wolny od bólu. Organizatorem kampanii Nie ból się jest Koalicja na rzecz walki z bólem. Wygrajmy z bólem. Szczegóły na www.niebulsie.pl. Kampania społeczna. Autopromocja. Radio dla Ciebie wyruszyło w wakacyjną trasę. Razem z Państwem odkrywamy Mazowsze. Już w najbliższą sobotę, 18 czerwca, wóz transmisyjny RDC pojawi się w Radomiu podczas pikniku historycznego Witryna Radomskich Buntów. Inscenizacje, zabawy dla dzieci i młodzieży, przejazdy Jelczem Ogórkiem, występy sceniczne i koncerty czy Bieg Wolności to tylko niektóre z atrakcji czekających na Państwa podczas pikniku historycznego. Sobota, 18 czerwca, Rynek w Radomiu. Relacje na antenie RDC od godziny 14. Aneta Pieńkowska, zapraszam. Autopromocja. Magazyn ekonomiczny. Magazyn ekonomiczny, przy mikrofonie Jakub Kępiszewski, a w studiu mój następny gość, pani Maja Rezanko-Zielińska, doradca podatkowy i członek zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Witam bardzo serdecznie. Witam wszystkich. Porozmawiamy dzisiaj o takiej kwestii. Jeżeli ktoś ma działalność gospodarczą, to w jaki sposób ma się rozliczać z fiskusem? Jeżeli ktoś ma działalność gospodarczą, to ma inną sytuację od tej osoby, która rozpoczyna taką działalność gospodarczą. Zacznijmy może od takiego start biznesu. Czyli ktoś zakłada. Tak, czyli ktoś, kto zakłada działalność gospodarczą. Idzie jedno okienko, urzędzie, wszystko załatwia. Dokładnie, jedno okienko, CIDG. Możemy zaaplikować się w internecie, wydrukować formularz. I tutaj mamy pierwszą barierę. Pierwsza bariera polega na tym, że tam są takie zapytania o formę opodatkowania, sposób i rodzaj płacenia podatku. A my ten formularz musimy wypełnić, wydrukować i z nim podejść do najbliższego urzędu gminy i tam w obecności urzędnika podpisać, jeżeli nie mamy certyfikowanego podpisu elektronicznego. W jaki sposób będziemy się rozliczać? Dokładnie tak. I są dwie możliwości. Nie zaznaczać nic CIDG, ale przed uzyskaniem pierwszego przychodu skonsultować i zrobić rozeznanie, jaką formę opodatkowania wybrać, jaki rodzaj podatku, jak go płacić i wówczas złożyć na odrębnym piśmie do swojego właściwego urzędu skarbowego. To można tylko i wyłącznie dokonać przed uzyskaniem pierwszego przychodu. W związku z tym zastanowić się należy, czy siadamy przed wypełnianiem CIDG i już robimy sobie pewne... A powiedzmy tylko, czym jest CIDG? CIDG jest to uruchomiona platforma, centralna ewidencja działalności gospodarczej i tam rejestrują się wszystkie osoby, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą prowadzoną w formie jednoosobowej formy prawnej, tak? Lub ewentualnie, jeżeli chcą uruchomić działalność w formie spółki osobowej, ale cywilnej. Spółka jawna, spółki komandytowe, partnerskie już lecą nam do rejestracji w KRS. Okej, dobra, więc założyłem tą firmę. A w jaką formę rozliczania się najczęściej wybierają
tacy właśnie prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. To znaczy, bardzo popularna jest forma podatek liniowy. I tutaj ja bym chciała powiedzieć o czymś takim. Nie do końca dla startupów, jak ja to mówię, tak? Ponieważ po pierwsze, podatek liniowy to jest 19% i jest to podatek, który płacimy bez względu na osiągany dochód. Fantastyczne. Tylko proszę pamiętać, że ktoś, kto rozpoczyna działalność, niekoniecznie uzyska dochód powyżej 100 tysięcy w skali pierwszego roku działalności. Jest to dosyć duża kwota, tak? A to jak nic nie zarobię, to też muszę go zapłacić? Jeżeli nic nie zarobimy, to jeżeli nie będziemy podchodzić do tego, że ZUS jest naszym obciążeniem, to nic nie zapłacimy. A, okej. Okay. Mhm. I teraz tak, jeżeli my nie osiągniemy tego dochodu powyżej 85 tysięcy złotych i też nie mamy innych źródeł dochodów rozliczanych według skali, które się później przy kumulacji mogą nam podbić ten próg, to wcale nie jest powiedziane, że ten podatek liniowy jest taki fajny i korzystny, bo pozostanie na progresji. Po pierwsze, płacimy podatek 18%, korzystamy z kwoty wolnej podatku dużo i nieduże, 500 zł, tak, 556. Sekundkę, rozumiem, że pozostanie na progresji to jest po prostu pozostanie takim zwykłym obywatelem, który rozlicza się jako... Nie. Wszyscy jesteśmy praworządnymi obywatelami, płacimy podatki, tylko kiedyś jeden podatek musiał być a priori, tak? Czyli ten główny, podstawowy, a później z czasem nasz podatek się modyfikował w inne formy. Takim właśnie podatkiem to był ten podatek dochodowy, który płaciliśmy wszyscy ze wszystkich jakby źródeł, oprócz tam wyjątków, jeżeli chodzi o przychody kapitałowe. I on się nazywał progresywny. Dlaczego? Bo tutaj wchodziła nam skala i w zależności od osiągniętego dochodu płaciliśmy różny procent podatku. I ostatnio, kilka lat temu, ten próg został podniesiony. Tego nie było nigdy w historii podatku, że został podniesiony do 85 tysięcy. To nie jest mało. I do 85 tysięcy płacimy 18%, tak? Możemy rozliczać je ze współmałżonki, możemy rozliczać ulgi. Dlatego w tym roku być może ktoś, kto rozpoczyna działalność, powinien pochylić się, jednak pozostać i wybrać ten i zaznaczyć właśnie w tym formularzu CIDG podatek zasady ogólne, podatek progresywny. Tak? Stawka jest 1 punkt procentowy niższa, a oprócz tego różne... Dokładnie, różne przywileje wynikające z rozliczeń później rocznych. Drugi podatek, tak jak już wcześniej wspomniałam, liniowy, to jest dla tych, którzy są wilkami już na rynku, tak, osiągają duże dochody i chcą płacić, mieć stabilność ekonomiczną w tym sensie, że w ich rachunku kalkulacyjnym wyjdzie, że te 19% oddajemy do fiskusa. Trzecia forma to jest podatek zryczałtowany. Tutaj trzeba już poprowadzić sobie taką wstępną kalkulację matematyczną, bo 8,5% płacimy, jeżeli świadczymy jakieś usługi, na przykład usługi budowlane, wyrabiamy jakieś wyroby. 3,5% jeżeli prowadzimy gastronomię z wyłączeniem sprzedaży alkoholi, napojów alkoholowych powyżej 1,5%. 20% płacimy przy wykonywaniu wolnych zawodów, ale nie możemy zatrudniać nikogo, czyli musimy osobiście wykonywać dane czynności. 17% płacimy, jeżeli wynajmujemy jakieś urządzenia, samochody, tak? I jak ten podatek jest liczony? Ten podatek jest liczony od przychodu. Te dwa poprzednie od dochodu. Dochód, przypomnę, przychód minus nasze koszty działalności, koszty uzyskania przychodów, tak to się ładnie nazywa, równa się dochód, tak? I od tego płacimy podatek. W podatku zryczałtowanym nasz cały przychód, który osiągamy w skali miesiąca, oprocentowujemy daną stawką podatkową i to jest ten nasz
podatek. To były te stawki, które pani wymieniała przed chwilą. Tak, tak, tak. Mhm. Mało mamy czasu, żeby teraz przyporządkować, jaka stawka do jakiej działalności. Okay. W mojej głowie się taka myśl pojawia, czy to znaczy, że ten ryczałt jest najbardziej korzystny? No więc ja tutaj panu powiem tak, że jeżeli na przykład wiemy, że my jesteśmy oprocentowani stawką 20%, tak? To jeżeli osiągnę 10 tysięcy przychodu w skali miesiąca, zapłacę 2 tysiące podatku, tak? Ale jeżeli moja zyskowność w mojej branży, zwłaszcza na początku, kiedy ruszam, jest na poziomie 30%, czyli mój dochód będzie 3 tysiące, to ja wtedy, wybierając czy progresy, czy liniowy, zapłacę tego podatku odpowiednio mniej, tak? Dlatego podatek zryczałtowany, wybierając podatek zryczałtowany, trzeba wyliczyć mój hipotetyczny dochód i jaki byłby podatek w tej innej formie i dopiero właśnie porównać z podatkiem od przychodu. Są działalności, które są wysoko rentowne, opłacalny jest ten podatek. I to jest bardzo dobry moment, żebyśmy wrócili do rozmowy za chwilę po piosence, a ponieważ mówimy o podatkach, czyli de facto o pieniądzach, to nie może być lepszego wyboru niż Republika. Radio Warszawa. Jaką reklamę oglądam? Jaką telewizję oglądam? Jakie towarzystwo znajdujesz? Jakim przestajesz? Takim się stajesz. I dlatego prasa polska, prasa o tych wartościach najpiękniejsze wartości, dobro, a nie zło, nie zatruwać umysłu i nad tym pracować. To jest ważne, proszę Państwa. Jaki ja jestem? Radia Kącik. I czy jestem apostołem też? To słuchacie Radia Maria, ale co robię, żeby inni też, innych pozyskać dla Chrystusa, żeby inni życia nie zmarnowali, życia wiecznego, na wieczność, żebyś nie zmarnował. No ale co w dzisiejszej prasie? Czysto polskie, żaden kapitał inny. Słyszę, że Gazeta Wyborcza ma być teraz Soros. Soros ten, nie myli się Soros od Polsatu, tylko Soros. To jest ten, no, posłuchaj, poczytaj sobie, co, jakie to są siły. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Deprawacja przed szkołą. Ważny protest rodziców jednej z krakowskich szkół naprzeciwko uczelni oraz klasztoru sióstr prezentek, który w lipcu odwiedzi Ojciec Święty, działa deprawujący młodzież klub. Rodzice walczą o jego likwidację. Szczegóły w naszym dzienniku. Bez prywatyzacji. Prywatny podmiot nie będzie mógł kupić publicznego szpitala. Dotychczasowa prywatyzacja przyniosła więcej szkód niż korzyści. Czytam w naszym dzienniku. Bohaterowie czekają na pomoc. Artykuł Magdaleny Merty. Brakuje skutecznego programu wspierania polskich kombatantów na dawnych kresach. Na Białorusi weterani Armii Krajowej wciąż są traktowani wrogo przez państwo. Gdzie się podziały oszczędności? Podzielniki ciepła montowane w mieszkaniach nie przyniosły obniżki kosztów ogrzewania. Jaki jest zatem cel ich stosowania? Pyta poseł Gabriela Masłowska. W zdrowym ciele zdrowy duch. Rehabilitacje, zabiegi na uśmierzanie bólu, praktyczne ćwiczenia na migrenę, które można wykonać w domu. Czytam w naszym dzienniku. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Jest wiele jeszcze innych artykułów, na przykład rozpoznanie z Polski, tak otworzyłem teraz nasz dziennik, albo w zdrowym ciele zdrowy duch i ciekawe przeróżne rzeczy, napięciowe i migrenowe bóle głowy, przykłady ćwiczenia rozluźniające poleca rehabilitant, zabiegi uśmierzające ból, odpoczynek i rekolekcje. Też na Podgórzu Sudeckim pod Budzówką w województwie dolnośląskim leży niespełna 20-tysięczne urokliwe miasteczko Ząbkowice Śląskie. I tu jest piękny dom rekolekcyjny. Odpoczynek i rekolekcje. Proszę Państwa, warto znaleźć sobie taki czas na rekolekcje. 4 dni, 5 dni, uciec od tego, z tego znaleźć. Diabeł będzie podpowiadał, nie teraz, później, potem.
On tak działa. Potem, on, to jest jego pierwsze, jak nawet jak natchnienie mamy dobre, to nie teraz, potem. Potem znaczy Litka, nie? Sposób odpowiedzi raz na zawsze. Litka tak mówi. Tak. Edukacja w rehabilitacji, napięciowe i migrenowe głowy, kompleksy żelowe, do czego służą. Tutaj tak przeczytam, przebiegam temat. Litka tak działa, że potem. Charyzmata w kościele. Służebnica diabła, bo jak ja mówię o misjonarzach diabła, to ona się dziwi. No to ty jesteś tym skutecznego programu wspierania polskich kombatantów na dawnych kresach, gdzie się podziały oszczędności. Tak, co z tym lekiem i tak dalej. Syndrom Ronaldo, no ciekawe rzeczy.